Cześć, tu Xorat i dzisiaj zunboxujemy sobie przesyłkę od Lightake. Jest tutaj mój Skube po 3 miesiącach, jeżeli nie lepiej. Skube od Moju na czarnym plastiku, unboxowałem już na białym plastiku, na primery. No, w końcu przyszła ta kostka, więc ją zunboxujemy. Zapraszam! Okej, jeszcze na wstępie dodam, że jestem lekko chory cały czas i mogę mieć jakiś zmieniony lekko głos. Tutaj nie mamy chyba jakiejś więcej informacji, więc rozpakujmy to. Mam ultra duże nożyczki jak zawsze. I kurczę, najbardziej się zawsze boję przy takim rozcinaniu, że jakiś, nie wiem, papierek czy kwit przetnę, czy nie wiem, jakiś woreczek będzie dodany albo coś w tym stylu i zawsze się boję tak otwierać. Dobra. Tutaj rozdrzyjmy to. Otwórzmy. O, nic nie dodali nowego. Tak to wygląda. Chyba nic tam innego nie ma. I coś jeszcze. O, nawet nie ma rachunku. Nic. Zero. Trochę słabo. Ogólnie przesyłka z Lightake. No nie polecam. Jeżeli chcecie oczywiście się 3 miesiące użerać i pisać co 2 tygodnie, kiedy przyjdzie przesyłka i że wam odpisywali co 2 tygodnie, żeby poczekać jeszcze w zasadzie 2 tygodnie na tą przesyłkę, no to naprawdę polecam. Jest dużo innych sklepów, gdzie można kupić też tanio, na przykład na strefie kostek są tam trochę rewolucjonizujące ceny. Okej, tutaj mamy Felixa z przodu, takie, no już teraz chyba charakterystyczne dla Moju, takie okienko. Powiem wam, że gdy unboxowałem Skube'a, tutaj mam unboxing od Aochanga, to tutaj jest takie coś, ale jak unboxowałem Skube'a Primary, to nie było takiego okienka, więc nie wiem, czy oni mi tego nie wysłali gdzieś jakoś niedawno, tak szczerze mówiąc. No dobra, wszędzie są jakieś chińskie krzaczory, otwórzmy to w końcu. I mamy tutaj naszego Moju Skube'a. No, okej, w pudełku już nic więcej nie ma, odstawmy sobie to tutaj na bok i sama kostka chodzi tak, czekajcie, posłuchajcie, tak jakby o coś szurało, tak średnio to chodzi, tak jak Skube w zasadzie od Shenzhou z wyciągniętymi kuleczkami, ale to może po prostu kwestia wyrobienia i no też nasmarowania, tak? Nożyczki już odłóżmy. No nie wiem, jak to nazwać. O kurczę, żadnego bluczka nie ma. Tak, tak. No trochę, o ja tutaj się wypikać. Tak sobie chodzi, powiem wam, ten Skube na czarnym. Gdy teraz wezmę swojego primary, o, ten śmiga, żadnych takich właśnie tarcia, żadnego takiego nie ma. To jest po prostu śmigacz, ten Skube. O, tutaj chyba nawet mogę sobie logo odkleić. A tutaj jeszcze jest flika z logo. Możemy sobie ściągnąć. No, złaś. Nie lubię tych nalepek, bo później się one brudzą i później na naklejce zostaje taki brud. Trzeba to wycierać. Okej. Okay. Jednak logo się nie zdjęło, tylko no, sam nalepek. Nie, może komuś sprzedam po prostu tego Skube'a, albo myślę, że do poczekalni mi zostanie, dlatego że ten Skube po prostu nie popuje. Choć właśnie podobnie i jest podobny do rozmiarów jak tamten, więc po prostu będę miał do rozgrzewki w poczekalni, tak myślę, tego Skube'a. Jeszcze tego ułóżmy, no ten to jest po prostu śmigacz, o, taki Skube. To ja rozumiem. O, tutaj zrobimy inaczej. O. Lol, co to jest? A. No i ja mam U. Nie zauważyłem. Okej, więc to odłóżmy. To unboxing Moju. Moju Skube'a, kosteczki. Myślę, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Jeżeli ktoś by był chętny na kupno tej kostki, to możecie napisać do mnie na Facebooku, na fanpage'u. Facebook po prostu wpiszcie Xorat, tak jak mam nazwę, tylko bez tego X na początku. Tam znajdziecie, napiszcie na prywatnej wiadomości. To by było chyba na tyle. Trzymajcie się i cześć. Nara Xorat. Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Nara Xorat. Pamiętaj o lajku, kliku. Pa!